dzisiejszego dnia trwa nabór nowych wniosków na świadczenia wychowawcze 500+, który będzie trwał od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 roku. Co to oznacza? Oznacza to, że właśnie od dzisiaj, czyli 1 lutego, możemy składać wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ drogą elektroniczną. Natomiast od 1 kwietnia będzie można składać wnioski na świadczenie wychowawcze drogą tradycyjną, drogą papierową, poprzez urząd pocztowy bądź też bezpośrednio z jednostki Częstochowskiego Centrum Świadczeń. Apeluję o to, aby wniosków drogą papierową nie składać wcześniej niż od 1 kwietnia. Złożenie wcześniej wniosku absolutnie w żaden sposób nie przyspieszy wypłaty. Wręcz przeciwnie, bo złożony taki wniosek przed ustawowym terminem po prostu powoduje to, że takie postępowanie należy zawiesić, a następnie umorzyć i poinformować o tym odpowiedniego świadczeniobiorcę, co pochłania znaczną część czasu. Każdy wniosek złożony w terminie do 30 kwietnia 2021 roku będzie kontynuowany dalszą wypłatą świadczenia od 1 czerwca. Złożenie wniosków w kolejnych miesiącach będzie powodowało to, że świadczenia będą wypłacane, tylko na ich rozpatrzenie będziemy mieli 3 miesiące. Już dzisiaj o godzinie 7.30 było tych wniosków drogą elektroniczną złożonych już ponad 200. Żeby sprawdzić poprawność tych wniosków, no to trzeba te wnioski zarejestrować, tak? One są w systemie, ale musimy je sprawdzić, trzeba je zweryfikować. Ilość złożonych tych wniosków jest ogromna, bo z doświadczeń lata ubiegłych wiemy, że w 90% te wnioski są składane raczej poprawne. Niemniej jednak nastąpi tam jakiś błąd, że coś tam może ktoś czegoś nie dopełnić i tak dalej. My, jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony, my przysyłamy automatycznie taką informację, że wniosek został rejestrowany, no i wypłat, należy spodziewać się wypłaty, tak? Jeśli ktoś czasami nie ma takiego potwierdzenia, bo coś się zadziało, bo wiadomo, systemy informatyczne też czasami zawodzą, ktoś tam nieraz ma problem z jakimś tam, idzie do banku i też akurat nie może złożyć, no to czeka i ewentualnie, czeka cierpliwie. Jeżeli złoży to w ciągu, mija miesiąc, nie ma żadnej informacji, że ten wniosek został zarejestrowany, no to może dzwonić, może pytać.